Patryk, za wami okres przerwy spowodowany występami polskiej kadry w hokeja. Jak wykorzystaliście ten okres między meczami? Trener dał nam 2 dni wolnego, potem się zebraliśmy znowu na treningi i codziennie mamy po jednym treningu na lodzie i siłownię. Teraz macie 3 ciężkie mecze w weekend w przeciągu 4 dni. Pierwszy mecz z SMS-em na wyjeździe, dzień potem jedziecie do Tychów na mecz z tamtejszym GKS-em i w niedzielę wracacie do hali Oliwia, mecz z Polonią Bytom. Jak zapatrujecie się na te mecze? Czy postaracie się zrobić niespodziankę, chociażby z GKS-em Tychy? No będziemy się starać wygrać mecz. To, co nam trener każe grać, będziemy próbować, nie patrząc czy z SMS-em, czy z Tychami, będziemy próbować to, co trener nam każe robić. I w niedzielę pokażemy w domu, co potrafimy, jeszcze się postaramy. Po ostatnim meczu kontuzje leczyli Tomek Witkowski, Adam Skuthan i Marek Wróbel. Jak wygląda ich sytuacja zdrowotna w tym momencie? Marek Wróbel będzie miał teraz operację, a tak wszyscy są już na treningach codziennie. Jeszcze mam krótkie pytanie dotyczące sezonu, już tych meczy, które zagraliście. Jak ty się w nich czułeś? Czy jesteś zadowolony ze swoich występów? Trener dawał mi dużo czasu do gry. Robiłem to, co trener kazał mi robić. Wypominał mi błędy, a tak to jestem zadowolony z siebie. Dzięki wielkie. Dzięki.